W czerwcu na świat przyszło drugie dziecko Meghan Markle i Harry'ego. Szczęśliwi rodzice przez długi czas ukrywali Lilibet przed światem, nie chcąc, by paparazzi opublikowali wizerunek córki ekskrólewskiej pary. Najwyraźniej chcieli być pierwszymi, którzy to zrobią. W tym roku Meghan Markle i Harry, zgodnie z tradycją, skierowali do fanów świąteczną kartkę. Rodzina pokazała się w pełnym składzie, z Lilibet i Archiem na czele. 39-latka trzyma na rękach malutką córkę, obok niej siedzi eks-książę, który trzyma na kolanach dwulatka. Fani natychmiast zwrócili uwagę na zdjęcie, które wykonał Aleksiej Lubomirski, fotograf współpracujący z Meghan i Harrym od lat. Czujni internauci już zaczęli dostrzegać podobieństwo między dziećmi a ich rodzicami. Pod opublikowanym zdjęciem na Instagramie pojawiło się wiele komentarzy podkreślających wygląd prawnuków królowej Elżbiety. Archie to mały Harry. A Lilibet jest przepiękna, wreszcie widzimy księżniczkę Lilibet. I spójrzcie na włosy księcia Archiego, gem rudych włosów, ktoś musi wykorzystać tę energię, Lili odziedziczyła nos po Meghan.